Szanowni Państwo, zanim rozpoczniemy oficjalnie tutaj Państwa witać i dziękować za przybycie, pozwólcie, że przećwiczymy pewne nuty. To takie zaskoczenie dla Pani Prezes, ja lubię jej robić takie niespodzianki. Pani Prezes na pewno zna tę piosenkę. Raz zaśpiewamy razem, tak? To jest takie dobre na rozluźnienie. Nie było, ale jakby co, Państwo się podłączycie. Uwaga, Pani Prezes. Słowa lecą tak. 20 lat minęło jak jeden dzień. 20 lat. I co dalej? No dobrze, szanowni państwo, nie chcę się wierzyć, a to już 20 lat. Witamy państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Z odmiennością w wyglądzie i zachowaniu drugiego człowieka spotykamy się każdego dnia. I na każdym z nas spoczywa cząstka odpowiedzialności za ludzi najsłabszych. Osoby chore, niepełnosprawne zasługują na najwyższy szacunek, bo każdy człowiek ma prawo do szczęścia i do własnego miejsca w społeczeństwie. Witam Państwa bardzo serdecznie na corocznej uroczystości Stowarzyszenia. Ta dzisiejsza jest jednak szczególna, bo to właśnie dziś świętujemy 20-lecie działalności stowarzyszenia. Przede wszystkim rehabilitacja, fizjoterapia, nieodzowny element jakby osób niepełnosprawnych, wszystkie zajęcia integracyjne, sportowe, robimy festiwale. Nie zamykamy się w swoim kręgu jakby swoich podopiecznych, bo przecież jesteśmy organizatorem też powiatowych igrzysk dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Robimy festiwal o zasięgu wojewódzkim, przegląd artystyczny. Także tych zadań i dzięki właśnie tym wszystkim przyjaciołom mogliśmy to wszystko zrealizować i zdziałać. Jak zakończyła się w tym roku akcja Cegiełki? No Cegiełka zakończyła się ogromnym sukcesem. Po raz drugi z kolei sprzedaliśmy wszystkie cegiełki, a wydrukowaliśmy ich na wartość 60 tysięcy i wszystkie zostały sprzedane. Także wszystkim ofiarodawcom bardzo, bardzo pięknie dziękujemy. Czy chciałaby Pani komuś szczególnie podziękować za te 20 lat? Ja myślę, że nie chciałabym nikogo wyróżniać. Myślę, że wszyscy są tutaj godni do wyróżnienia. Od tych różnych, można powiedzieć, instytucji do tych najmniejszych. Jak to zawsze mówi pewien przyjaciel naszego stowarzyszenia, za każdą złotówkę trzeba dziękować i każdej złotówce trzeba być wdzięczne. I dziękujemy za te małe i duże kwoty. Nie chcemy nikogo wyróżniać. Wszystkim jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Ogromny, Pani Prezes, ogromny tort ufundowany przez, zdaje się, że ktoś ufundował, tak? Tak, mamy tutaj sponsora, pan Robert Jankowiak, który w Komorowie zawsze robimy corocznie tą rybę, ma tam swój taki rekreacyjny kiosk gastronomiczny. I on właśnie to zafundował, myślę, że wraz z tam jakimś przyjacielem cukiernikiem, ale szczegółów nie znam. Po prostu tort przybył i jest. Moi przyjaciele, rodzice, opiekunowie osób niepełnosprawnych, członkowie tego stowarzyszenia, wiemy, że przynależność do tej organizacji dostarcza nam niezbędnej wiedzy, wsparcia i pomocy. Pani Hanno, 20 lat minęło, to wyście przecież przed 20 laty w Szamotułach zakładali stowarzyszenie. Tak, tak. Jak to wyglądało? Znaczy, w ogóle było bardzo ciężko, bo nie mieliśmy właściwie ani lokalu, nic, a czułyśmy potrzebę, bo dzieciaki, właśnie tu nie było ani przedszkola, ani szkoły, nic dla niepełnosprawnych. I tak właśnie żeśmy sobie pomyślały, że dobrze by było coś zrobić dla tych dzieciaków. I pierwsze zajęcia odbywały się na hali Wacław i same właściwie prowadziłyśmy trochę rehabilitacji. Właśnie bardzo też nas wspierał pan Maciej Chałupka. Bardzo wielki szacunek dla niego.
On właśnie prowadził pierwsze ćwiczenia rehabilitacyjne. Myśmy trochę odpapugowały z poznańskiego stowarzyszenia, tam jest na rzecz dzieci z zespołem Downa. I zaczęłyśmy prowadzić właśnie takie grupki teatralne, śpiewałyśmy z dzieciakami, prowadziłyśmy też ćwiczenia z Weroniki Szczerbon, gdzie dzieciakom to bardzo fajnie, bardzo dobry kontakt jest właśnie rodzica z dzieckiem. I to tak po prostu powstawało. 20 lat współpracy, wspaniałego stowarzyszenia, waszej szkoły. Czy wyobrażacie sobie dzisiaj życie szkoły bez tego stowarzyszenia? Albo czy stowarzyszenie istniałoby bez szkoły chyba? Ja myślę, że to są takie byty wspólnie już w tej chwili w przyrodzie istniejącej w naszej społeczności, ponieważ szkoła już w przyszłym roku będzie miała obchodziła 25-lecie, natomiast stowarzyszenie 20-lecie i właściwie nasi absolwenci, nasi uczniowie stanowią również trzon członków stowarzyszenia. Także ja myślę, że zarówno stowarzyszenie, jak i my bardzo nie moglibyśmy się bez siebie już obejść. Wszystkie imprezy o zasięgu takim już powiatowym, o takim dużym wymiarze społecznym organizujemy wspólnie. Także czy zarówno Igrzyska Młodzieży Niepełnosprawnej, jak i również Festiwal Artystyczny Nasz Świat są wspólnie organizowane, podobnie jak pożegnanie lata w Komorowie. Zresztą pani Basia Prędka jest częstym gościem w naszej szkole. Znamy nawzajem swoich i uczniów, i jednocześnie bywalców stowarzyszenia, członków stowarzyszenia. Także ja myślę, że to się opiera na wzajemnej współpracy, zaufaniu, no i przede wszystkim szczerej przyjaźni pomiędzy mną, panią prezes, wszystkimi członkami stowarzyszenia, rodzicami, którzy są również członkami stowarzyszenia, uczniami naszej szkoły i jednocześnie również uczestnikami i członkami stowarzyszenia. Także ja myślę, że to jedno od drugiego jest bardzo już w tej chwili zależne. Czego byśmy życzyli w stowarzyszeniu? Albo wam może, bo skoro ta współpraca jest tak szeroka, to czego byście wy sobie życzyli? Ja myślę, że jeżeli będzie się tak to wszystko rozwijało, jak to w tej chwili istnieje, to ja myślę, że tego sobie życzmy dalej, żeby ta sytuacja obecna, tej wzajemnej współpracy, zacieśniania się współpracy na różnych szczeblach, zarówno ze stowarzyszeniem, jak i również z wszystkimi władzami całego powiatu, jeśli to będzie tak dalej miało miejsce i się toczyło w tym dobrym kierunku, to ja myślę, że to jest właśnie to, o co nam chodzi. Wiemy, co w życiu jest najważniejsze, że wiara i nadzieja potrafią naprawdę przenosić góry. Wiemy, że miłość, przyjaźń i wytrwałość potrafi pokonać to, co niemożliwe. Wiemy, że bliskość i zrozumienie drugiego człowieka ma taką moc, że potrafi złagodzić cierpienie, ból, a czasem nawet uleczyć. Wyobrażacie sobie wy jako rodzice życie dzisiaj bez tego stowarzyszenia? Z całą pewnością mogę powiedzieć, że nie. Po prostu to jest taka pigułka, to jest taka nasza dobra pigułka. Receptę dozujemy sobie sami. Możemy uczestniczyć w każdych warsztatach, na każde wyjazdy czy cokolwiek. Każdy rodzic decyduje, każdą chwilę chcemy spędzać tutaj jak najdłużej i dzieciaki to odczuwają i chętnie tu przyjeżdżają. Oby jak najdłużej trwało to stowarzyszenie. Dzięki darczyńcom możemy tu być, bawić się razem, wyjeżdżać naprawdę, a najważniejsze to rehabilitacja naszych dzieci, bo to przecież o to nam chodzi. Rodzice powinni naprawdę jak najbardziej korzystać, żeby dzieci zapisywać, żeby uczęszczały, bo dziecko w domu to naprawdę to jest przykro. Oni się zaczynają otwierać, zaczynają żyć po swojemu. I tak jak kwiaty, zaczynają nam rozpuszczać pączki. Fajnie, żeby tak to... No tutaj łza się wokół kręciła, było widać to, takie ich emocje podczas tego wystąpienia, tak? Przecież to aż naprawdę było wzruszające. Po prostu, wie pan co, jak tak trzeba by było przeglądać po kolei lata, oni dojrzewają do tego, oni naprawdę są tu sami sobą, integracja, oni po prostu jak nie widzą się dłuższy czas, to po prostu lgną do siebie i tu naprawdę żadne słowa nie są chyba potrzebne, to oni nam dają tyle radości i to wszystko, co wokół nich się dzieje, to są oni. Pragnę podziękować rodzicom, osobom, które założyli i w 1995 roku prawnie udokumentowali działalność stowarzyszenia. Organizacja, która do dzisiaj każdego dnia realizuje to, co wówczas zostało zapoczątkowane. Rozszerza też zakres działań, wprowadza nowe inicjatywy
realizując coraz więcej projektów służącym osobom niepełnosprawnym. Gala się zakończyła i goście zaproszeni na kawę. Czy plany jakieś dla stowarzyszenia na najbliższy rok? Znaczy, że gala się zakończyła, ale dzieci będą tu miały zabawę, bo jest zespół muzyczny Rokaja. I gości zapraszamy na kabusie, na słodkości, a dzieci będą się bawili, bo mamy karnawał. Na najbliższy rok i najbliższe lata będziemy realizować to, co realizujemy i będziemy się starać na miarę naszych możliwości finansowych, rzeczowych, organizacyjnych poszerzać, bo wiadomo, tych zadań różnych jest wiele i potrzeb, jak każdy, ma też wiele. W imieniu czytelników i widzów naszej telewizji internetowej życzymy wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim wytrwałości, pani prezes, i dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.